Witam bardzo serdecznie, z tej strony Arkadiusz Wróbel, a to jest drugi odcinek Zagrajmy w The Suffering. Dokładniej powinienem mówić The Suffering Ties That Bind. Dokładniej, bo tak brzmi podtytuł tej gry. Ties That Bind. O, ktoś chyba chce nas zobaczyć, okej. Naboje do Tomiego. A, Tommy Gun. Dobra, naboje do rewolweru. Okej, zobaczmy. Co tutaj? Maksimum buteleczek zombiom. Mogę... O, już od razu lepiej. Dobra, maksimum baterii do latarki. Dobra, tyle mam. You can't put it off forever. This place is stronger than you. Nie mogę wiecznie tego powstrzymywać, bo miejsce jest silniejsze ode mnie. Ale o co dokładnie chodzi? O co tu tak naprawdę chodzi? Chwila, czekajcie, bo mam wrażenie, że jest troszkę za głośno jeszcze. O. Chyba... Dobra. Powinno już być. Jezus. No show me why you're in here. I want to know all about you. Aha. Dobra. Gdzie my u diabła jesteśmy? O Boże, ja pamiętam to miejsce. Ja pamiętam, dla mnie to było przeraźliwe. Death is our stock and trade here at Abbott, the final solution. I am one of the few who will admit that. First it giveth, then it taketh away. I've been here a long time. I don't understand much about this place, but I know your being here ain't no coincidence. Well, 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 look what we have here. How long I have been waiting to encounter such a fascinating specimen. My understanding is you've had periodic blackouts since... when was it? Ah, yes! Early adolescence. Ever wonder what happened during those blackouts? Would you say you have visions of bloodshed? Yes, surely there is bloodshed. You've seen death, right? I read about your life, you sick bastard. Put me to shame, I never got to snuff a woman. But did you really do it? Because we get innocent guys in here. Sure, innocent until presumed guilty. It doesn't affect me doing my job, though. Above all else, I am a professional and dedicated to the work. Nothing compares to the deep satisfaction of terminating a human life. But you already know that. You had a wife, right? Did you love her? How far would you go to make sure she stayed yours? When you get mad, you feel you could kill a man, rip him apart with your bare hands. You ever feel that way? Maybe you're not like me. It's hard to say. You gotta fight. Don't let this place do to you what it did to me. I can help you, Tom. I can make you well. I can give you control if you really want it. But first, you've got to show me. Come on now. Give it a try for me, won't you? Embrace your inner self, Tom. Certain things a man's gotta do. He can't be helped. Don't worry, I'll help you. You ever see red? You ever just wanna let go? It's so easy. I have
Okej, szał. Wskaźnik szał, dobra. Can't put it off forever. This place is stronger than you. Show me why you're in here. I wanna know all about you. They won't leave you alone until you do it. Wow! No to grubo! Jezu, ale grubo! But be careful. A good thing only lasts so long. We'll need to discuss this further in our next session. Kurde, ale grubo się pociało, no. Dobra, mamy buteleczkę z zombią. A. I mamy flary. Dobra, jak się ich używało? Chwila. Pod piwnicami domu. Dla... Pod N? Nie, pod B mam archiwa. A, dobra, pilna notatka. Okej. Chwila. Pierwsza osoba, jak się używało? Chwila, tutaj to. Chwila, bo ja muszę zobaczyć, jak się używało tam przedmiotów. Klawiatura. Leścina, kiedy się to wybiera. O! Dobra, archiwum. Spojrzenie w górę. O, mogę marszować po to shiftem. Dobra. Lewy alt. Nie, dobra. Leczenie, szał, przeładowanie, latarka. Flara, dobra. Flara jest pod T. Leży. Jezu, jak mnie przeleciał. Ha! Ładnie to wykorzystałem. Dobra. Użyjmy latarki. Dobra. Latarka jest. Fajnie. Przepraszam! Nie chciałem. A, mogę... Mogę się wspiąć. Dobrze. I know what's coming. Just end it! O nie, czy to jest kurde ten... What are you fucking waiting for? O Boże! Suck my cock, you fucking monstrosity! O Jezu, to jest on! Jezu! Just pull the goddamn trigger already! To jest ten! Ja... Come on! What are you fucking waiting for? Ja pamiętam, kurde, tego stwora. Where the fuck are you? What's taking so long? Do it! Fucking do it! Just fucking kill me! O Jezu. Whoa!
Oh, fuck. Jest... Dobra, załatwmy go tak. Ale on ma chyba, kurde, z 6 karabinów. Jezu, jest nowy rodzaj przeciwnika. O! Krycie. Dobra. Dobra, dwie serie wali. Okej. Lepiej unikać z nim... Ała! Z nim kontaktu. Jest. Udało się? Mamy. Strzelec. Kurde, ja go najbardziej zapamiętałem. Tego strzelca. Kurde. Ja go najbardziej zapamiętałem. Właśnie z tego, że on ma te karabiny na plecach. Zobaczmy. Notatnik Klema. Strzelec. Marksman. Based on the battery of rifles attached to its back and the blindfold around its head, this marksman appears to be the reincarnation of a military firing squad. Abbott was originally a POW camp during World War II, so it seems likely they would have had executions of that sort. Indeed, there are stories of a rogue colonel who was to be court-martialed but instead took his own life. Perhaps he is connected to these abominations. No to nieźle. Właśnie. Strzelec. On jest nawiązaniem do egzekucji poprzez rozstrzelanie. Wcześniej był Slayer, czyli rzeźnik, i on był bynajmniej nawiązaniem do dekapitacji. Tutaj mamy właśnie strzelca. W ogóle każde rodzaje stworów są nawiązaniem do danej egzekucji. Już mamy dwa. Ale uwierzcie mi, później będziemy walczyli nie z jednym, ale z o wiele większą ilością przeciwników. Uwierzcie mi. Dobra, jak się zmieniało tam broń? Flary na te inne. Dobra, granat. Okej, pod ósemką mam. Pod ósemką. Okej. Chwila. Dobra, idziemy dalej. Ładnie! Skubane! Dobra... Okej, idziemy dalej. Chyba słyszę właśnie jego. Rypany. Muszę mu zejść z linii strzału. Dobra. Dobra. Padł, dobra. Okej. Okay. Najlepsza taktyka na marksmenów, kiedy już... Dzień dobry! Kiedy już szykują się do strzału, lepiej się schować za winklem. No. No, udało się. Dobra, chować się za winklem, jak tylko celują. No, zresztą już wtedy za małego wyuczyłem się tej taktyki. Więc, no. Trzeba o tym pamiętać. A! O-o! O-o!
No pięknie! Okej, pora na szał! Okej, jeden leży, drugi leży. To był twój błąd! Oj, albo raczej to był mój błąd. Nie, bo... Dobra. Wow. Dobra. Aha! Pięknie, zginąłem. Od... Pięknie, zginął od wybuchu. Koleś jest... Koleś, kurde, strzelił w beczkę. Kurde. Ała! Pudło. Kurde, zapomniałem, że on wali pod dwoma seriami. Dobra, padł. Okej. Okej, prawie mogę rzucać tak. Dobra, weź. Okej. Dobra. Użyjmy tego. Ale tam nie wejdę. Dobra, chodźmy dalej. Wow! O! Proszę! Kosa też jest na niego dobra. Kto by pomyślał? Flara. Baterie do latarki. Jezu. Normalnie więzienie sumienia. That little girl wasn't so innocent after I was done. O kurde. Dobra, chodźmy tutaj. No to srogo się tu dzieje. Dobra, chodźmy tu. Dalej nic. Ale słyszeliśmy chyba jednego z synów Torka, mi się wydaje. Tak mi się... No, chyba tak. Jedynego z jego synów. Udało się. Dobra, jeden leży. O! Skubany! Jeden leży. Pięknie.
Dobra, załatwmy go. Ha! Już po nim. It left a bad taste in my mouth. Forever. Okej. Dobra. Co tutaj zaś? A proszę, wchodząc do celi od słyszymy wspomnienia innych więźniów. O, wyjście? O to proszę. Skoro tak, to powiedzcie mi, jak to wyjście. Dobra, baterie do latarki. Okej, okay. Aha, dobra. Wiem jak. O. You can't execute your own men. They're spies for the Nazis. They're a threat to our security. Am I supposed to ignore that goddamn airplane? This prison is my command. I am God here. You will follow my orders. O, no to nie źle. Dobra, nic nie ma. Ale tutaj jest jakieś przejście. No to nieźle, kolejne wspomnienia tutaj były. Tym razem... You're doing well, Doc. But watch yourself. This place can eat your soul. Dobra, że to miejsce może pożreć moją duszę. Okej, okay, dzięki za poradę. Kurde, co te szczury tak zwiewają? To jest niepokojące. Z grubsza. Mamy Tomigana! Oj, teraz mamy większą siłę ognia. Pistolet maszynowy Tommy. Mamy Tomusia. Dobrze. Teraz mogę się bić. Okej. Aha, mogę tak. Okej. Mogę też zeskoczyć z drabiny. Też nigdy nie wiadomo. Oj, mamy ko... Oj, przepraszam, koniec tego. I mamy... trzeci rozdział, Sen Umarłych. Ale tym zajmiemy się w następnym odcinku. Więc mam nadzieję, że się wam on podobał. Sorry, że było tak za mało mojego komentarza. Ale... ostatnimi czasy coś mnie w gardle szczypie. I w ogóle... Ale gra mi się cholernie podoba. Tak czy siak, po latach. Więc co? Mam nadzieję, że się wam podobało. No to co? Cześć i do następnego strzałeczka ludziska.